Kochani, druga połowa meczu Juventus FC Szabełki. Gramy przeciwko Buffon. Kochani, jest to czwarty mecz draft. Jeżeli go wygramy, czeka na nas niespodzianka, jaka sami nie wiemy. Po raz pierwszy odpaliliśmy z Gutkiem FIFA 16 i Gutek właśnie w tej serii próbuje rozgrywać. Natomiast gdzieś tam podpatrzył to u wujka, którego serdecznie pozdrawiamy, wujka Łukasza, że tam jakieś, kochani, za tego drafta były niespodzianki, ale to na PC-cie. Myślę, że to na tej samej zasadzie działa w naszym X1. Jesteśmy świeżutko po treningu, kochani, w Jeleniej Górze. Trenowaliśmy z Chojnikiem. Jelenia Góra, bardzo fajna brygada, fajne chłopaki, fajny trener, ale poprzeczkę miałeś teraz. To ty strzelałeś? Co ty tam? Oni! A ja się zagadałem, a tu cię przycisnęli. Kudełku, proszę, tu jest twoje mleczko. Proszę bardzo. Leci mleczko do kudełeczka. Ciach! Proszę bardzo. Kładź się i sobie podudaj troszkę. Kudaj, przypominam, to nasz 4-letni piłkarz, który właśnie uspokaja się na mleczku, wycisza. To jest jego rytuał, elemencik, mleczko i bajeczka. Wtedy zawsze sobie przypominamy, że Kudełek to jest naprawdę maleństwo, 4-latek, bo na boisku jak nałoży korki, to jest już wtedy bestią. Bestią oczywiście adekwatnie do swojego, kochani, roku urodzenia, to 2011 chłopczyk. Ale patrzcie, co się dzieje, no Juve cały czas w natarciu, nie możemy wyjść z połowy. Nie odzywam się, kochani, obiecałem, że nie komentuję tego meczu, bo zależy nam na wygranej. Odchodzę od was, pozdrawiam, miłego oglądania. Ale jestem cały czas niedaleko. Kochani, Mandzukic, transfer, no Juve to Juve, nie masz szans, jeszcze walcz, nic się nie poddawaj, dopiero 50 minuta. To ty nie mów, że nie masz szans w 50 minucie przy 1-0, hej. Takich rzeczy tato nie lubi. No proszę cię, cały czas gada. Alright. Trzeba troszkę szybszą piłę grać, Gutek, z nimi. Grasz przeciwko Juventusowi, wszystko chcesz przy nodze podtrzymać, ale ja rozumiem, tylko ci tłumaczę ze swoich obserwacji. Wszystko, co przy nodze przytrzymujesz, to jest strata. Oni są agresywni i grasz z Juventusem. Powiem ci, że co próbujesz na nodze podtrzymać, to oni to odbierają. Czyli trzeba inną technikę zastosować. Ja bym nawet tak nie umiał grać, ja już bym przegrywał 10-0. Ty przegrywasz na razie tylko 1-0, ale spróbuj coś zmienić w tej grze. Ładnie. No nie. Ajaj, taka piła, kochani, było. Ale było blisko. Out. Tasia też zmęczona. Ty już, Tasiu, masz wszystkie lekcje zrobione. Tak, synku. Oj, oka piła. O właśnie, ale Buffon nie faulował tego? Co ty, tatuś? Powinien być jak już to fał na montażu. Bo Raheem Sterling. Pirlo, Pirlo. Za plecy było, to ona do kapitalnej miała daleko. Tak, wszystko widać jak trzeba. Widzowie nasi patrzą, trzymajcie kciuki. Mecz nie jest prosty, to Juventus. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No, Mandzukic mógł tu drugi raz nas ukąsić. Powiem wam szczerze, że gdybym ja tu grał, to Juve już by mi zdyszkę rzuciło. Także naprawdę świetnie sobie Gutek radzi. Mam dziwne wrażenie, że zaraz to wyrówna.
poezję grają. Piła chodzi jak lalala, jak na żywo. Patrzcie. Ale teraz brawo dał radę. O, tam nikogo nie jest. Na szczęście goni. No tak, a ja mi się zastanawiasz! Już blisko pola karnego. Ja wam powiem, kochani, że przy 0-0 w poprzedniej połowie była taka sytuacja, że dwa razy Buffona bombardowali, raz, słuchajcie, z 2 metrów i on takie piły wyjął, że miazga. Powinniśmy to prowadzić 1-0, natomiast na razie po strzale Mandzukicza przegrywamy 1-0. Ale mecz fajny. Jeszcze 11, kochani. No, jeszcze 11, zaczepiony. Uwaga. Kochani, jest to 84. Ale wyłapał, brawo, jeszcze piła w grze. 85 minuta, jakby to wpadło, byłoby, kochani, źle. Natomiast, no, cały czas jesteśmy pod grą. Ojojo. No, bo to czas ucieka. Może jakieś zmiany czy coś? No to zrobiłem dwie! Tak? Nie grać. Jako? Już nie sam, już nie sam. No to, tato! No, wiem, że to się wydaje takie proste. No jak się patrzy na to, to weszłeś między czterech i... Jako, który nie umie przyjąć piłki, to... No nie wiem, na czterech idziesz sam, chłopie. Chyba, kochani, nie dane nam będzie zobaczyć tej paczki. Coraz bardziej się to odsuwa. Nie wiemy, co się dzieje po 4 wygranych w drafcie. I na razie się tego nie dowiemy, bo Gutek się więcej nie będzie grał, kochani. Wygląda na to, że to się już... Tak! No. Wygląda na to, kochani, że nie uda się tego wyciągnąć. W związku z tym my uciekamy jeszcze do poczytania. Jeszcze mamy troszkę obowiązków, kochani. Obiecaliśmy dać Gutkowi zagrać jeden mecz, wam jeden nagrać. Natomiast zobaczcie, jeszcze mamy ostatnią akcję meczu. Aj, za długie podanie. No, sam se taką czwórkę wybrałeś, no miałeś do wyboru dużo różnych zawodników. No jakby nie było, gramy przeciwko Juve, kochani. Natomiast mimo wszystko nie mamy czwartej wygranej, 3 wygraliśmy. Także, kochani, trzymajcie się cieplutko. Gutek się zdenerwował. Natomiast, no, miejmy nadzieję, że to sportowa złość i przełoży się na następne jakieś tam sportowe wyniki. Także dobranoc, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia.